Serdecznie na pokazie Aikido zorganizowanym przez Miasteckie Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportu Walki i Bukidojo. Obejrzymy dzisiaj pokaz Aikido w wykonaniu naszych zawodników. Będzie z nami dzisiaj walczył mój nauczyciel, mistrz sensei Marek Jagielski ze Słupska, czwarta na Aikido Aikikai. Może przywitajmy bramy zawodników. Poklaszcie trochę, żeby wiedzieli, że jesteście z nami. Dzięki wielkie. Zaczynamy od rozgrywki. Ale sensei panuje sytuację. Teraz zobaczymy dziwaza, techniki dowolne. Głównie po binagi, techniki łączone, henka waza i rzut z powrotem. Teraz trzech będzie atakowało mistrza. I zobaczymy walkę. Aikido preferuje właśnie walkę z wieloma napastnikami. Nie jest tak jak w wielu sztukach walki jeden na jednego, tylko Aikido właśnie uczy walczyć z wieloma przeciwnikami. Dziękujemy. Brawo się należą. Teraz stać się waza. Na początku, jak zaczynamy ćwiczyć, to no niestety każdy się musi nauczyć przewrotów, padów, żeby sobie nie zrobić krzywdy w dalszej karierze aikidowej. Podstawowe kroki stosowane w aikido. Teraz zobaczymy podstawowe techniki w wykonaniu młodzieży. W aikido używamy tylko dwa kolory pasów, stąd też chłopcy mają tylko białe, bo są na początku swojej drogi. Mistrzowie mają czarne i pośrednich pasów po prostu nie ma. Wszyscy, którzy mają pośrednie stopnie uczniowskie, posiadają białe pasy, tylko mistrz posiada czarne pasy. Technika nazywa się Kokiho, jest to rzut z oddechem, są partnerami. Że wiek już nie jest taki młody, a jednak sprawność fizyczna pozostaje stuprocentowa. Techniki z ataku od tyłu. W aikido najczęściej poruszamy się po okręgu albo po łuku. Są też takie, jakie widzimy. Technik nie wykonujemy na pełnej prędkości ze względu na bezpieczeństwo. Sądzę, że tak troszkę to może wyglądać, że jest wolniej niż powinno być, ale dlatego, żeby było bezpiecznie. Oczywiście dobycie miecza jest oczywiście blokiem i potem jest tylko krótkie cięcie i już jest po wszystko. Blok i cięcie na szyję. Jeśli się chodzi o dużej wprawy, to nawet
widać, że się miecze się nie stykają, tylko po prostu to jest tak zrobione, że taka wprawa jest drewniany, nie jest on metalowy, tak jak to był w starożytnych czasach. I sens jak będzie się bronił, tak? Tomek będzie atakował. Nikio. Proszę zauważyć, jak sprytnie idzie zabieranie. Thank you.